Mam tutaj takie pytanie do was. Który z darów duchowych był faworyzowany szczególnie przez apostoła Pawła? Czy są jakieś prorokowanie? Super, czyli widzimy, że słuchaliśmy na wstępie brata Beniamina i pewnie połączyliśmy te stwierdzenie, chociaż nie tylko. Mamy to zapisane w pierwszym liście do Koryntian w 14 rozdziale i w pierwszym wersecie. Zabiegajcie o miłość i gorąco pragnijcie duchowych darów, a najbardziej tego, żeby prorokować. Rozmawialiśmy sobie na naszych spotkaniach o pięciu służbach, które widzimy w liście do Efezjan w 4 rozdziale. Wspominaliśmy już tutaj o apostole. Jeżeli ktoś z nas ma takie ciągotki apostolskie, proszę by zgłaszał się do Rafała Witkowskiego, który tą służbą zaczyna się zajmować. Rozmawialiśmy również o nauczycielu. Pamiętamy rozważanie naszego brata Beniamina. Jeżeli czujesz jakiś dar w tym temacie, zapraszam cię, byś udał się do Beniamina i o tej informacji przekazał tą informację. Dzisiaj na naszym spotkaniu chcemy poruszyć temat proroka. Jakie mamy pierwsze skojarzenia z proroctwem, z prorokiem? Czy ktoś mógłby głośno i wyraźnie z nas powiedzieć? Jaka jest taka pierwsza myśl? Jakie odczucie? Słucham? Czyli przepowiadanie przyszłości. To jest pierwsza taka myśl nasza. Czy są jeszcze jakieś inne myśli? Przekazywanie Słowa Bożego. Jeszcze jakaś jedna myśl? Stary Testament. Głównie to się kojarzy nam ze Starym Testamentem, że to sobie tam było i czy to teraz jest, tego do końca nie wiemy. Mam nadzieję, że... jeszcze jedno pytanie. Czy doświadczyliśmy kiedyś proroctwa w naszym życiu? Jeżeli tak, to proszę, żeby ktoś podniósł po prostu rękę. O, widzę parę osób, czyli można już stwierdzić, że niekoniecznie to dotyczy tylko Starego Testamentu. Jest teraz również w naszym życiu. Super. Celem naszego rozważania jest przedstawienie, czym jest proroctwo, kto to jest prorok oraz czy proroctwo może dotyczyć mojego życia. Chcę na samym początku powiedzieć, że korzystałem z takiego konspektu opracowanego przez naszego pastora Piotra, Dar Prorokowania. Ja nie omówię tutaj wszystkich zagadnień, bo jest to dosyć publikacja obszerna, bardzo dużo ilość wersetów. Jeżeli ten temat kogoś by zainteresował, to zapraszam do mnie, przekażę konspekcik, będzie można sobie to doczytać i uzupełnić. Ja natomiast będę chciał się skoncentrować na kilku właśnie wybranych zagadnieniach. Prorok. Jeżeli chodzi o znaczenie proroka w języku hebrajskim, były użyte dwa słowa w Piśmie Świętym, mianowicie słowo hoze i nawi, czyli widzący, oglądający. W języku greckim podobne słowo określające właśnie proroka to profetes. To słowo składa się z dwóch członów pro i femi, co oznacza mówić w roli posłańca. Kolejnym słowem, które jest ważne, jest to słowo profeteja. Oznacza natchnione przesłanie od Boga. Zbierając sobie te trzy znaczenia, możemy stworzyć taką prostą definicję. Czyli proroctwem możemy nazwać jasne widzenie rzeczywistości, która wykracza poza ramy naturalnego poznania. Czyli Bóg w sposób szczególny coś nam objawia, co istnieje i to możemy traktować jako proroctwo. Kim zatem jest prorok? Prorok jest człowiekiem, który z proroctwem ma do czynienia dosyć często i staje się to jego stylem życia. Jeżeli jest częsta powtarzalność, możemy powiedzieć o takim człowieku, że jest
prorokiem. Proroctwem natomiast nie jest przewidywanie przyszłości na podstawie logicznych przesłanek. Jeżeli widzimy pędzący samochód z prędkością 150 km na godzinę i za chwilę ma wejść w ostry zakręt 90 stopni, wszędzie naokoło są drzewa, nie muszę być prorokiem, żeby stwierdzić, że za chwilę dojdzie do katastrofy. Taka sytuacja nie ma nic wspólnego z prorokiem. Jest to po prostu sytuacja, która na podstawie logicznych wniosków wyciągamy, co może się zdarzyć w przyszłości. Powiedzmy sobie jeszcze chwilę o rolach, jakie dar prorokowania spełnia. Dar prorokowania służy temu, by nas zbudować, by nas zachęcić, kiedy trzeba napomnieć, jeżeli wejdziemy w nieodpowiednią drogę. I ostatni element może mieć aspekty też ewangelizacyjne. Bóg może komunikować się do nas przez następujące, powiedzmy, formy czy kanały. Najprostszym sposobem jest Pismo Święte. Możemy doznać zachwycenia, może przyjść do nas anioł i przekazać odpowiednią informację. Możemy doznać bezpośredniego objawienia stanu rzeczy i o tym sobie też będziemy za chwilkę mówić. Możemy mieć jakiś sen, wizję, widzenie i możemy usłyszeć wewnętrzny głos Ducha Świętego, który nas przekonuje do określonej jakiejś tam sytuacji. Proroctwo dotyczyć może przyszłości, jak sobie tutaj powiedzieliśmy. Na przykład taki werset w liście, gdzie Duch wyraźnie mówi, że w czasach ostatecznych niektórzy odejdą od wiary i przystaną do duchów zwodniczych, demonicznych. Czyli coś, co jest związane z przyszłością. Może to również dotyczyć określonego stanu rzeczy. I jeszcze pozostałe dwa elementy to odnosić się do prawdy Bożej lub Bożej woli. To tyle, jeżeli chodzi o taki zarys teoretyczny. Za chwilę chciałbym przejść do zagadnień już bardziej takich praktycznych i mam nadzieję, że razem sobie przez to przejdziemy. Chciałbym teraz skoncentrować się na zagadnieniu związanym właśnie z określonym stanem rzeczy. Pamiętamy sytuację Dawida, Uriasza i Batszeby. Przypomnijmy sobie, kim był Dawid. Dawid był królem. Dawid był też człowiekiem, który działał w zespole, który stawiał na więzi braterskie ze swoimi wojownikami. Tam, gdzie szedł na wojnę, Pan mu błogosławił i rzadko się zdarzało, poza jakimiś grzechami, gdzie ta bitwa nie była przez niego wygrana. W pewnym momencie w życiu Dawida coś musiało się wydarzyć, bo przeważnie tak jak na wiosnę wszyscy królowie udają się na wojnę, on być może był już wypalony. Być może ten żar Ducha Świętego, ten ogień zaczął zanikać. Jakoś nie miał ochoty w tych potyczkach uczestniczyć. Zaczął poszukiwać innych zagadnień, które go zaczęły interesować. Spójrzmy na postać Batszeby. Batszeba, mężatka, jej mąż był w ciągłych delegacjach wojennych. Czyli osoba, która nie ma zaspokojonych potrzeb emocjonalnych, fizycznych, być może siedzi w przysłowiowych czterech ścianach i oczekuje, przeważnie ze strony przeciwnej, czyli od mężczyzny, który by przyszedł do niej, powiedział jej jakieś czułe słowo, przytulił, afirmował i docenił. Batszeba raczej takiego środowiska nie miała.
I oto te dwie osoby w jakichś okolicznościach się razem spotykają. Może Batrzeba troszkę sprowokowała tą sytuację, tego do końca nie wiemy, ale po tych ich spotkaniu Dawid dowiaduje się, że jest tatusiem. I sprawę trzeba szybko rozwiązać. Postawmy się w roli Dawida. Myśli sobie tak. Testów DNA jeszcze nie ma. Załatwmy tą sprawę w następujący sposób. Sprowadźmy szybko Uriasza. Doprowadźmy do spotkania Uriasza z jego żoną. I sprawa, miejmy nadzieję, po temacie. I rzeczywiście wzywa Uriasza. Oczywiście politycznie dziękuję mu za jego wkład w batalie wojenne, w pojedynki. Docenia go, mówi, że jest fantastycznym człowiekiem, poświęca się. Nawet mówi, że niedawno otrzymał informację od Joaba, że przyczynił się do wielkich spraw. I zwraca się do tego Uriasza w następujący sposób. Mówi, wyciągnij karteczkę z długopisem, zrobimy sobie wspólnie taką checklistę i dam ci pewne zadania, które chciałbym, żebyś zrealizował. Po pierwsze, skorzystaj z mojej łaźni. Widzę, że parę miesięcy byłeś w tych szałasach, także proszę, doprowadź się do odpowiedniego stanu. Druga sprawa, kup koniecznie żonie bukiet kwiatów. Punkt trzeci, zabierz ją na zakupy, a później miejcie wspaniały czas. I okazało się następnego dnia, że Uriasz tych zaleceń nie zrealizował. Zamiast pójść do żony, spędził tą noc ze sługami Dawida, gdyż to był człowiek honoru, który stwierdził, że skoro mój pan Joab mieszka teraz w szałasie, również i ja nie mogę mieszkać czy przespać tej nocy w sposób inny, pozostanę ze sługami. Czyli wariant A Dawida się nie udał. Dawid miał drugi pomysł na rozwiązanie tej sytuacji. Pomysł był bardziej dramatyczny. Otóż wręczył list temu samemu Uriaszowi, by przekazał Joabowi, w którym była następująca informacja. Wystaw Uriasza w trakcie pojedynku w takie miejsce, gdzie zginie, a jego towarzysze niech odstąpią wtedy od niego. I rzeczywiście tak się stało. Uriasz zginął. Można powiedzieć, sprawa została ładnie zamieciona pod dywan i po temacie. Żona Uriasza była w żałobie. Po pewnym czasie urodziła syna Dawidowi. I temat prawie się zakończył, gdyby nie jeden szczegół. Otóż Pan wysłał do Dawida proroka Natana, który przyszedł do niego i powiedział. Dwóch ludzi było w pewnym mieście. Jeden bogaty, drugi ubogi. Bogaty miał owiec i bydła bardzo wiele. Ubogi nie miał nic. Prócz jednej małej owcy, którą sobie nabył. Karmił ją, a ta wyrosła przy nim wraz z jego synami. Jadała jego kąski, pijała z jego kubka, sypiała mu na łonie i była mu jak córka. Lecz przyszedł raz do tego bogatego podróżny, a jemu było żal wziąć sztukę z własnych owiec albo z własnego bydła, żeby przyrządzić ją dla tego wędrowca. Zabrał więc owieczkę temu ubogiemu i przyrządził ją dla swojego gościa. Człowiek ten zasługuje na śmierć. Za owce powinien zapłacić poczwórnie, gdyż nie okazał litości. Ty jesteś tym człowiekiem. Ja?
Ale o co chodzi? Nie rozumiem. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. Tak mówi Pan, Bóg Izraela. To ja Cię namaściłem na króla nad Izraelem. I ja Cię wyrwałem z ręki Saula. Dałem Ci dom Twojego Pana i żony Twojego Pana na łono. Dałem Ci dom Izraela i Judy. A jeśli tego byłoby za mało, dodałbym Ci więcej. Dlaczego wzgardziłeś słowem Pana, popełniając zło w moich oczach? Uriasza Chetytę ugodziłeś mieczem. Jego żonę wziąłeś sobie za żonę, a jego samego zabiłeś mieczem Amonitów. Teraz miecz nie odstąpi od Twojego domu na wieki. Dlatego, że mną wzgardziłeś i wziąłeś sobie żonę Uriasza Chetyty, by była Twoją żoną. Zgrzeszyłem względem Pana. Również Pan przebaczył Twój grzech. Nie umrzesz. Ponieważ jednak w tej sprawie całkowicie znieważyłeś Pana wobec Jego wrogów. Syn, który Ci się urodzi, musi umrzeć. Po tych słowach Natan odszedł do swojego domu. Pan zaś dotknął dziecka, które żona Uriasza urodziła Dawidowi, tak, że zachorowało. Siódmego dnia dziecko zmarło. To jest mocny przekaz proroctwa, które wypowiedział prorok Natan. Chciałem zwrócić uwagę, że Bóg używa różnych form, jak opowiadanie, bajka. Może również używać różnych ilustracji, czy to ze świata sportowego, polityki. Może to natchnąć. Może używać różnych przedmiotów, tak jak tutaj właśnie często pastor Piotr wychodzi z jakimiś przedmiotami. To może być proroczy przekaz. Chciałem powiedzieć o moich doświadczeniach, jak proroctwo miało w moim życiu, wycisnęło swoje piętno. Otóż w roku 2005 w moim życiu nastąpił dosyć potężny wstrząs. Mianowicie po 8 latach znajomości z moją dziewczyną rozstaliśmy się. Czułem się, jakbym był na pustyni. Wokół nigdzie nie było życia. Wszędzie tylko piach. I rozstaliśmy się w warunkach chrześcijańskich, można powiedzieć. Życzyliśmy sobie wzajemnie błogosławieństwa, ale moje ciało odmawiało posłuszeństwa przez jakiś okres czasu. Około 2-3 w nocy budziłem się, miałem ostre bóle w klatce piersiowej i musiałem na półdechu po prostu oddychać. Sytuacja dosyć była poważna. I kiedy zacząłem czytać Pismo Święte, kiedy miałem świadomość, że w trakcie czytania tego Pisma Świętego jest sam Bóg, Bóg włożył w moje serce fragment z Księgi Jeremiasza, 29 rozdziału. Ja wiem, jakie wiążę z wami plany, oświadcza Pan. To plany o pokoju, a nie o niedoli. Chcę dać wam szczęśliwą przyszłość i uczynić z was ludźmi nadziei. Wysłucham was, gdy będziecie mnie wzywać i zbliżać się do mnie w modlitwie. Znajdźcie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Znajdziecie mnie, gdy będziecie mnie szukać. Tak, gdy będziecie mnie szukać całym swoim sercem. Pozwolę wam się znaleźć, oświadcza Pan. Odmienię wasz los. To słowo stało się dla mnie
takim drogowskazem na przyszłość. Pan obiecywał mi, że ta przyszłość jest dobra dla mnie, chociaż w chwili obecnej, tak jak mówiłem, widziałem tylko piach i brak życia. Oczywiście nie zamknąłem się w swoim pokoju i nic nie robiłem. Podejmowałem nawet pewne działania. Otóż pierwszym działaniem był wyjazd na konferencję do Berlina dla singli. Tam myślałem, że Pan rozwiąże mój problem. Muszę powiedzieć, że czułem się jak apostoł Piotr, który wracał z pewnej wyprawy rybackiej z pustą łodzią. Podobne wtedy miałem odczucia. Po prostu nie tędy droga. Drugi pomysł, który chciał zrealizować, właśnie te słowa proroka Jeremiasza w moim życiu, był taki, że znalazłem pracę w Anglii. Chciałem zmienić otoczenie, chciałem zmienić kraj i już miałem podpisaną umowę, tylko w związku z tym, że ten wyjazd musiał chwileczkę poczekać, bo kiedy złożyłem wypowiedzenie w pracy, to po prostu 3 miesiące jeszcze musiałem w starej mojej pracy pracować, to troszeczkę się jakby to przedłużało. Ale już prawie rezerwowałem bilet lotniczy. To był mój drugi sposób. I tutaj już zaczyna wkraczać do akcji sam Pan. Otóż w tej firmie, w której pracowałem, była prowadzona rekrutacja na stanowisko księgowego i była ona już w ostatnim etapie. Dwóch było już kandydatów i trzeba było po prostu wybrać jedną osobę. I kiedy sobie grzecznie siedziałem w pokoiku, wypełniając swoje jakieś tam obowiązki, a mój pokoik sąsiadował bezpośrednio właśnie z główną księgową, usłyszałem pewne pukanie w ścianę i Artur, chodź. Przychodzę do biura głównej księgowej. Okazuje się, że to biuro stało się biurem matrymonialnym, gdyż oto ta księgowa wyciąga przede mną dwa życiorysy i mówi, którą wybieramy. Ja mówię, wybierz, którą uważasz. Po czym ta księgowa mówi, słuchaj Artur, ta jest fajna. Mówię ci, ta będzie twoją żoną. Oczywiście wziąłem te słowa, podzieliłem przez 10 i szybko wyszedłem z pokoju, stwierdzając, że to nie jest moja sprawa. I po kilku tygodniach, 2-3 tygodnie, rzeczywiście ta osoba się pojawiła w tej firmie. Nawet też tak było, że troszeczkę ze sobą pracowaliśmy. I powiedziałem jej, że właśnie nawet wylatuję tutaj za chwilę do Anglii. Także długo pewnie ze sobą nie popracujemy. Ale jakoś tak się to stało, że ta osoba mieszkała na mojej drodze, kiedy poruszałem się z miejsca zamieszkania do pracy, na tej drodze, także zabierałem ją samochodem i wywiązała się między nami dyskusja. No i też tak się stało, że w pewnym momencie zapytałem się jej, czy nie chce zostać moją dziewczyną. Ona się zgodziła. To była sobota. I to jest teraz druga historia. Kiedy ona się zgodziła, powiem szczerze, że byłem trochę zszokowany i zdenerwowany. W moim sercu był niepokój. Kiedy wróciłem jakby z tej naszej randki do domu, zacząłem zadawać pytania Bogu. Czy ta osoba jest właściwą osobą dla mnie? Jest to druga najważniejsza decyzja w moim życiu. Dlatego, Panie, powiedz mi. Mówiłem, prosiłem nawet Pana, żeby dał mi jakiś sen. Niestety obudziłem się w niedzielę, żadnego snu nie było. Prosiłem też, by posłał anioła. Rozglądałem się po mieszkaniu. Nie widziałem tego anioła. Ale wydarzyło się coś innego. Mianowicie, a tak a propos, to było mniej więcej 10 lat temu, wtedy przyszedłem
tutaj na spotkanie, a przed tym spotkaniem mówiłem: Panie, przemów do mnie, ale przemów do mnie tak, bym to zrozumiał, by to do mnie dotarło i zabierz niepokój. I rzeczywiście tak się stało. Świadectwo tutaj miała Asia Stockdale. I kiedy ona opowiadała swoje świadectwo, to świadectwo było do mnie. Ja zostałem przeniknięty jej słowem. Ona mniej więcej by powiedziała takie słowo: idź tą drogą, Pan będzie z tobą. I to było dla mnie słowo o znamionach takich właśnie proroczych, gdzie Bóg wyraźnie pokazał mi drogę, którą mam się udać. I po 5 miesiącach ta wspaniała kobieta została wtedy właśnie moją żoną, także 5 miesięcy od poznania do stania się żoną, także szybko dosyć się to potoczyło. I jeszcze chciałbym opowiedzieć wam inny sposób, przez który też mówi Bóg do nas wszystkich. Są to sny. Wiadomo, że sny bardzo często są przeżyciem jakichś emocji w obrębie jakiegoś danego dnia i one później są kontynuacją, która się często realizuje w postaci snu. Czasami jest tak, że spotkamy kogoś po roku czy po 2 latach i ta osoba też nam się śni. Ale bywa i również tak, że to Pan posyła odpowiedni sen. Możemy sobie zadać teraz pytanie: no dobrze, no tyle tych mam snów, skąd ja mogę wiedzieć, czy to jest sen od Pana, czy nie od Pana? Myślę, żebym porównał to do tego, jakbyśmy sobie wzięli i oglądali zdjęcia w albumie fotograficznym. Wyobraźmy sobie, że wszystkie zdjęcia są szare. Jedne bardziej, drugie mniej, i tak sobie oglądamy i w pewnym momencie pojawia się zdjęcie kolorowe, soczyste i wyraźne. Tak również jest ze snem, który posyła Pan. To zdjęcie, ten obraz musi być zupełnie inny od tych wszystkich innych. To jest mocne wrażenie. I śniło mi się, i to było na początku tego roku, taki obraz. Śnił mi się język i muszę powiedzieć z przykrością, że to był mój język. I z tego języka wyłonił się wąż. I jak się obudziłem, obraz może być trochę przerażający, ale taki właśnie to był sen. I jak się obudziłem, to wiedziałem, że Pan chce coś powiedzieć o moim języku, że on nie jest, że niewłaściwie się nim posługuje. I kiedy zacząłem przeglądać wersety w Biblii związane z językiem, natrafiłem na werset, który mnie po prostu zszokował. Był to dokładnie ten sam werset, który nawiązuje do snu. Ostrzą języki, Psalm 140. Niczym wąż. W ustach, jak żmije, kryją jad. Znalazłem też inny fragment. Śmierć i życie są w mocy języka. I jeszcze jeden z Jakuba. Jeśli ktoś sądzi, że jest bogobojny, lecz nie powściąga swego języka, oszukuje swoje serce i jego bogobojność pozbawiona jest treści. Drodzy bracia i siostry, pomyślmy również nad naszym językiem. Czy używamy go do tego, by błogosławić, czy przeklinać? Po to, by zachęcać i podnosić, czy potępiać? To jest bardzo ważne. I język jest etapem końcowym, gdyż wiemy, że z obfitości serca mówią usta. Czyli jakie jest nasze wnętrze, tak mówimy. To był dla mnie sen, który mną wstrząsnął i do dzisiaj go pamiętam i modlę się o to, by Pan zmieniał moje serce, gdyż mój język nie zawsze błogosławi, a czasami wypowiada rzeczy, których nie powinien wypowiedzieć. Czyli
Podsumowując krótko proroctwo. Proroctwo jest zatem zobaczeniem rzeczywistości, która wykracza ponad pewne standardy naturalności. Proroctwa służy do tego, by nas zachęcić, zbudować, wskazać drogę. Ma charakter też ewangelizacyjny lub napomina. Proroctwo jest zatem ważnym elementem, które może nam wskazać drogę. Jak zatem zastosować to w naszym życiu? Po pierwsze, zapragnijmy tego daru dla siebie. Módlmy się do Pana, by pokazał On nam rzeczywistość, jaka jest w naszym życiu, ale z Jego punktu widzenia. Być może okazać się tak, że podobnie jak Dawid, możemy mieć z czymś problem. Nie jesteśmy być może tego świadomi. Także prośmy o to Pana, by zweryfikował nasze serce. Czy być może nie jest tak, że nasze hobby jest naszym bożkiem, że więcej czasu poświęcamy temu, niż poświęcamy naszemu Panu. Zwracajmy się do Pana, a On wskaże nam drogę. I Jezus Chrystus powiedział, że nie zostawiam was samych, posyłam do was Ducha Świętego, po to, by was pocieszył, pouczył. Jeżeli mamy problem jakiś w naszym życiu, pamiętajmy o tym, że nasz Pan chce z nami przejść przez ten problem. I jeżeli będzie taka konieczność, to przez proroctwo da nam pewne wskazówki i kierunek, w którym mamy iść. I drugie zastosowanie, zapragnijmy tego daru dla innych. Jeżeli przychodzimy tu na spotkanie, jeżeli rozmawiamy ze sobą, otwórzmy oczy i serce. Czy Pan nie będzie chciał nas użyć? Czy Pan nie będzie chciał się posłużyć jakimś wersetem, być może jakimś snem i wizją, gdzie będziemy mogli zbudować innego brata czy siostrę? Również możemy się modlić o naszą wspólnotę. Co mamy robić przez te 3 lata, najbliższe 3 lata? Jaka jest wola naszego Pana? Także myślmy o kategoriach też daru dla innych. Chciałbym zakończyć to rozważanie modlitwą.